Witam wszystkich, z tej strony Konrad. Pokażę Wam w tej chwili konfigurację bota w odniesieniu do tego, co mówiłem Wam wcześniej, czyli o bocie, który możemy podłączyć sobie bezpośrednio pod Binance bądź też giełdę OKX. Natomiast ja dziś skupię się tylko i wyłącznie na Binance. Nie będę nagrywać drugiej giełdy z racji tego, że tam nie korzystam. Jeżeli będziecie chcieli jakby podłączyć swoje API, to już bez problemu jakby będziecie mogli zrobić to z poziomu własnego panelu, wyszukując i tworząc nowy klucz API, który podłączacie bezpośrednio do bota. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zarejestrować się z linku, który macie bezpośrednio pod tym filmem, bądź też otrzymaliście go ode mnie, czy też od kogokolwiek innego. W tym celu, słuchajcie, przechodzicie bezpośrednio na wskazany adres, który macie w linku. Nie przejmujcie się wyglądem jakby aplikacji, ona w żaden sposób nie odzwierciedla, nie ma nic do tego, jak pracuje bot. Ona wygląda, nawet bym powiedział, dość skamersko, natomiast twórcy tego bota wykorzystują znany już wszędzie, myślę, że w przypadku różnych jakichś gdzieś tam wcześniejszych projektów, model, jeżeli chodzi o soft, który daje się jakby fajnie gdzieś tam zaprogramować pod wybrane funkcje, który stosowany był przy okazji innych projektów. Co musimy zrobić, słuchajcie? Pierwsza rzecz, wybrać sobie swój nickname, username. Mogą pojawić się jakieś problemy. U mnie się na przykład pojawiało CryptoKonrad. Nie mogłem dodać, możliwe, że ktoś miał już taki nick, albo zwyczajnie, nie wiem, coś nie pasowało, jeżeli chodzi o ciąg znaków. Tak więc tutaj możecie sobie wpisać jakikolwiek username. Zresztą przy logowaniu będziemy posługiwać się tylko adresem mailowym oraz wybranym przez siebie adresem mailowym. Wybaczcie. Ja w tej chwili pokazuję proces rejestracji z poziomu desktopowej przeglądarki, natomiast Wy to zróbcie z telefonu. Przede wszystkim dlatego, że może się pojawić problem z otrzymaniem na adres mailowy kodu, który da Wam jakby możliwość wejścia bezpośrednio do tej platformy. Czyli wpisujemy sobie username, adres mailowy, na który mają przychodzić kody potwierdzające różnego rodzaju transakcje, zakup licencji, bądź też chociażby w tej chwili tą rejestrację. Poniżej macie numer kodu osoby zapraszającej, no i wpisujemy swoje hasło, które również też musicie sobie dopasować bezpośrednio do własnych potrzeb. Tak więc, jeżeli tu nie pojawi Wam się kod, wpiszmy sobie jakiś tam byle jaki adres mailowy. Jak widzicie, nie ma tutaj tej opcji informującej nas, że coś się dzieje, prawda, z tym adresem, z tym kodem. A nie, w tej chwili został wysłany, tak więc tu akurat się w tej chwili udało, przyjdzie ten kod bezpośrednio na jakiś tam randomowy adres, który w tej chwili wpisałem. Natomiast jeżeli nie będziecie mogli zarejestrować się z poziomu przeglądarki na swoim komputerze, to polecam zrobić to bezpośrednio z poziomu telefonu, nie ma z tym problemu. I w kolejnym jakby krokiem, w momencie kiedy już się zarejestrujecie, to ściągnijcie sobie aplikację bezpośrednio na Wasze urządzenia mobilne, po to, aby korzystać bezpośrednio z tej aplikacji, tak aby było łatwiej. Oczywiście nie musicie korzystać z aplikacji, możecie się logować bezpośrednio z desktopu, tak więc nie ma tutaj problemu. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o proces rejestracji, domyślnie może być ustawiony język chiński, wybierzcie sobie angielski, oczywiście tutaj u dołu macie ten cały proces. Znaczy proces, to możliwość jakby wyboru, no i rejestrujemy się, przychodzi nam jakby potwierdzenie i logujemy się bezpośrednio do platformy. Najważniejszą rzeczą w momencie, kiedy zalogujecie się do platformy, jest kilka zakładek. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, to po tym, jak już jesteście zalogowani, przejść do zakładki User i wybrać opcję My Wallet i tutaj mamy opcję Deposit. Deposit po to, aby zasilić tego bota, który będziecie mieć podłączony bezpośrednio pod Binance, minimum $100, które Wam będzie dawać jakby możliwość grania. Za chwileczkę Wam to pokażę, jak to będzie wyglądać.
Aby to zrobić, klikamy depozyt i przesyłamy sobie USDT po sieci TRC20. Tym samym w momencie, kiedy środki automatycznie się pojawią, będziemy mogli zakupić już tą licencję. A robimy to zwyczajnie klikając buy point i wybieramy sobie odpowiednią ilość tych punktów, które chcemy sobie zakupić. Za chwileczkę Wam pokażę, jak te punkty się przelicza. W momencie, kiedy wykupimy te punkty, będziemy jakby mogli już korzystać z tego bota zaraz po konfiguracji. Punkty, o których Wam mówiłem, czyli ten ticket tak zwany, uprawnia Was do korzystania z tego bota. Nie mamy tutaj określonego czasu, w którym ten bot będzie działać, natomiast mamy określoną stopę zwrotu. I mamy tutaj, słuchajcie, w przypadku tego bota, za którego otrzymujemy 120 punktów, możliwość uzyskania pięciokrotności jakby naszego wkładu, ale nie wkładu w tym sensie, który wrzucamy już na future, na naszym Binance, tylko wkładu od zakupu właśnie tego ticketu. Czyli w momencie, kiedy my kupujemy ticket za $100, to otrzymujemy 120 punktów razy 5, co upoważnia nas, zresztą aplikacja jest po to właśnie, żeby zliczać ten cały zysk, który generowany jest na naszym Binance poprzez klucz API, który jest już zaimplementowany i jakby współgra bezpośrednio z aplikacją. Czyli te punkty będą nam umożliwiać wygenerowanie zysku na poziomie $600, czyli pięciokrotności. Jeżeli mamy tutaj na myśli kolejne jakby opcje zakupu, to mamy później już za 390, 700, 1500 i tak dalej. Do każdego z tych tiketów dowliczany jest bonus, który będzie Wam jakby doliczony bezpośrednio i za każdym razem, kupując taki ticket, mamy pięciokrotność naszego wkładu, w tym sensie zakupu takiego ticketu. I teraz słuchajcie, w momencie, jeżeli ja sobie wybieram ticket za 390, to muszę zapłacić 300, tak? Czyli 90 jakby dostaję za free, razy 5, to da nam 1950 dolarów jakby zysku, który będziemy mogli sobie wygenerować na naszym koncie Binance Future. Tak więc pamiętajmy, że mówimy tutaj tylko i wyłącznie o jakby zwrocie wkładu za ticket, a nie zwrocie jakby naszego balansu, tak? Czyli jeżeli ja wrzucam sobie, nie wiem, 10 tysięcy dolarów na Binance i wypracuję na przykład 50%, no to w tym przypadku nie pokryję jakby ten ticket tego całego zysku. Bot się w tym momencie zatrzyma, ponieważ on się zatrzyma na zysku $1950. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Kiedy mamy wykupiony już ticket, czyli tak naprawdę połowę pracy jest za nami, musimy zrobić przede wszystkim połączenie, wygenerowanie odpowiedniego klucza API na naszym Binance po to, aby móc rozpocząć jakby bezpośrednio pracę samego bota. Później pokażę Wam, w jaki sposób bindujemy konkretne pary krypto po to, aby generowały one nam oczywiście transakcje i zamykały, miejmy nadzieję, za każdym razem zyskiem. To wszystko pokażę Wam bezpośrednio w tutorialu dotyczącym strategii. Aby rozpocząć generowanie klucza API dedykowanego bezpośrednio pod tą aplikację, możemy to zrobić bezpośrednio z poziomu desktopowej przeglądarki lub też z aplikacji mobilnej. Tutaj pokażę Wam tutorial na przykładzie aplikacji mobilnej, w którym to bezpośrednio będziemy przechodzić przez cały proces. Jeżeli chodzi o wersję desktopową, jedyne co musimy zrobić, to przejść bezpośrednio do jakby zakładki z naszym ludzikiem i wchodzimy sobie na zakładkę API Management. Natomiast biorąc pod uwagę to, że pokażę Wam w tej chwili wersję mobilną, to skupmy się właśnie na tej. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, to przede wszystkim zasilić swoje konto Future. Nie będę Wam pokazywać w tej chwili, jak to się robi, jeżeli nie macie pojęcia, w jaki sposób zasilać konto Future, bądź też zakładać, bo po pierwsze, jeżeli nie macie konta Future na Waszym Binance, to musicie pierwotnie po pierwsze je założyć.
Sam proces zakładania, jak i też przelania transferu z zakładki spot do future z pewnością znajdziecie na YouTubie. Jest bardzo dużo filmów dedykowanych temu, tej czynności. W momencie, kiedy mamy już przelane środki na future USDM, w tej chwili przejdziemy właśnie do procesu generowania klucza API, który będzie nam potrzebny do tego, żeby zwyczajnie móc uruchomić tego bota. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, przechodzimy do menu głównego na naszej aplikacji, dajemy More, klikamy, następnie API Management, czyli mamy to samo, co w przypadku wersji desktopowej i musimy utworzyć nowe API, klikając Create API. Następnie wybieramy system Generate API Key i klikamy Next. Po tej czynności wpisujemy w ramkę, gdzie mamy Create API, naszą nazwę wybraną przez samego siebie, nazwę tego API, która ma jakby być dla nas oczywiście indywidualną nazwą. Dajemy następnie Next i pojawią nam się dwa bardzo ważne elementy. API Key oraz Secret Key i oba te klucze musimy skopiować i wkleić sobie gdziekolwiek. To może być notatnik czy jakikolwiek inne miejsce bezpieczne po to, żeby przechować je na chwilę. Później będziecie mogli wydrukować to i skasować taki plik dla waszego bezpieczeństwa. W momencie, kiedy macie skopiowany jeden, jak i drugi klucz, czyli API Key oraz Secret Key, klikacie Edit i przechodzimy do miejsca bardzo ważnego, ponieważ tu będziemy musieli nadać odpowiednie uprawnienia dla bota, tak aby bot mógł handlować. Co jest ważne i co dla was najistotniejsze, nie nadajemy tutaj botowi żadnych uprawnień, jeżeli chodzi o wypłatę naszych środków. On może tylko i wyłącznie zawiadywać tymi środkami w ramach ustalonego algorytmu i w ramach bezpośrednio giełdy Binance, tak więc nie ma możliwości, aby te środki w jakikolwiek sposób wypłynęły z waszego portfela Binance. Kolejną rzeczą, którą musicie zrobić, to wkleić ten cały ciąg znaków. Ten ciąg znaków będziecie mieć wklejony bezpośrednio pod tym filmem w komentarzu, nie w komentarzu, tylko w opisie. I to będziecie wklejać, za chwileczkę wam pokażę, w którym miejscu. Najważniejsze przy edycji klucza API jest to, żeby zostawić domyślnie ustawione Enable Reading i zaznaczyć Enable Future. Następnie, przechodząc poniżej, mamy IP Access Restriction. Klikamy dolną wersję Restrict Access to Trust IP, czyli musimy podać konkretne numery IP, które będą dla nas, jakby dla giełdy, tymi zaufanymi adresami, które będą mogły ingerować bezpośrednio w ten klucz IP. Kopiujemy wszystkie te znaki, wszystkie te cyfry i wklejamy bezpośrednio tutaj w to miejsce i one automatycznie nam się pojawią. Następnie, słuchajcie, klikamy Save po to, żeby jakby zakończyć element tej edycji. Kolejną sprawą, bo tutaj tak naprawdę mamy już wszystko ustawione. Pamiętajcie, że wcześniej musieliście skopiować ten API key oraz secret key i zachować go gdzieś, załóżmy, w notatniku na komputerze, a po całym procesie możecie usunąć ten plik i ewentualnie wydrukować sobie go przed usunięciem po to, żeby mieć to bezpieczeństwo, gdyby cokolwiek się z tymi kluczami stało z aplikacją, a chcielibyście jakby na nowo uaktywnić tą aplikację, przepraszam, to API, bądź też zamknąć zwyczajnie to API po tym, jakbyście stracili dostęp do aplikacji. Teraz w momencie, kiedy mamy już utworzony klucz API i podane zaufane adresy IP, przechodzimy do naszej aplikacji, do której wcześniej się już bezpośrednio logowaliście i musimy przejść do zakładki Bind API po to, aby połączyć właśnie to API, ten secret key według konkretnych ustaleń, które wprowadziliśmy wcześniej na naszym koncie Binance, po to, aby właśnie można było jakby bezpośrednio już dokonać samego handlu, tradingu w przeszłości. Co robimy? W momencie, kiedy klikamy Bind, dajemy ten znaczek, czyli tą edycję i dajemy Add API, w którym to wklejamy u góry nasz API key oraz poniżej secret key.
i w momencie, kiedy wkleimy jeden, jak i drugi kod, klikamy confirm po to, żeby w tym momencie jakby dokonać całego procesu dodawania tego klucza API. I od tego momentu, w momencie, kiedy przejdziemy sobie do zakładki Logs, zakładkę Logs znajdziecie w głównym menu dolnym i tutaj będziecie mogli widzieć jakby potwierdzenie bezpośrednio dodania waszego API. Jak tutaj, jak widzicie w tej chwili, tutaj mam historię wszystkich transakcji, które są już realizowane w ramach mojej licencji, ale pokażę wam, jeżeli zejdę na dół do końca, jak to wyglądało w momencie, kiedy jakby dołączyłem swoje API. Dobra, nie będę wam już pokazywać i przejdziemy bezpośrednio dalej do tutorialu. Tak więc pojawi wam się w zakładce Logs informacja o tym, że bind został dodany poprawnie, zakończony sukcesem i od tej chwili tak naprawdę możecie już bezpośrednio zawiadywać jakby tym całym botem. Zresztą mamy tutaj jakby informacje. I słuchajcie, to jest cały proces, jeżeli chodzi o dodawanie klucza API do samej aplikacji i od tej chwili już w zależności od tego, którą strategię wybierzemy, będziemy mogli uruchomić naszego bota. Jak to się robi, za chwileczkę wam pokażę. W menu głównym naszej aplikacji mamy zestawienie konkretnych par, jeżeli chodzi o krypto, które wszystkie są dedykowane do USDT i mamy dodatkowo bezpośrednio przygotowaną strategię, która została przygotowana bezpośrednio przez twórców samego bota. W zależności od tego, jaki wkład decydujemy się bezpośrednio wrzucić na futures, taką strategię przyjmiemy. Ja w tej chwili pokażę wam strategię, która tyczy się $1000. Ja w tej chwili tyle zainwestowałem, to jest moje testowe konto. Myślę, że tak naprawdę po paru dniach, jeżeli faktycznie gdzieś to wszystko będzie fajnie się spinać, wrzucam o wiele więcej po to, żeby generować sobie z tego pasywkę. Mam nadzieję oczywiście. A więc spójrzcie na pierwszą kolumnę, jeżeli chodzi o Excel. Mamy tutaj informację dotyczącą konkretnej stawki, którą decydujemy się zainwestować, którą jakby decydujemy się wrzucić bezpośrednio na nasze konto Future. W zależności od tego, ile chcemy zainwestować, tyle par walutowych będziemy uruchamiać takie też parametry bezpośrednio bota, będziemy również konfigurować. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Przyjmijmy sobie tutaj, słuchajcie, założenie $1000 i w tym przypadku musimy uruchomić 6 różnych par i ustawić je w odpowiedni sposób. Co robimy w tym momencie? Ape do USDT. Przyjmijmy ten pierwszy. Będąc na naszej aplikacji, na stronie głównej, przechodzimy do sekcji z parami i wybieramy konkretną parę. W tym przypadku u mnie to już wszystko działa, tak więc ja nie będę nic zmieniać, natomiast pokażę wam, jak to wygląda. Przechodząc do takiej aplikacji, jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, słuchajcie, to ustawić strategię. Aby to ustawić, musimy bezpośrednio kliknąć na Settings i ustawić odpowiednie parametry. Te parametry, które są najważniejsze dla was, to kwestia przede wszystkim tego, jak będzie miał grać bot, czy będzie to long, czy short, czy long oraz short, stop loss oraz take profit oraz pozycje. I tutaj będziemy jakby wybierać te wszystkie informacje. Najważniejszą rzeczą, którą musicie na początku wybrać, to jest rodzaj strategii. Wybieramy Millionaire Strategy i akceptujemy, klikając Confirm. Za każdym razem musi to być Confirm. Pozycja, którą ustawiamy, to jest 20. Jeżeli chodzi o Maximum of Traders or Order, to jest Long and Short. I Total Stop Loss, klikamy 400, bez tych dodatkowych zer i tak samo bez U. Oraz Total Take Profit 10 000. Tutaj już nic nie ustawiamy, klikamy Confirm, pojawi nam się potwierdzenie, klikamy to potwierdzenie i jeszcze raz dajemy Confirm i potwierdzenie dwukrotnie. Skąd się biorą te dane dotyczące Total Stop Loss oraz Total Take Profit? Biorą się one, słuchajcie, właśnie z tej strategii, którą tutaj widzicie. Zobaczcie, mamy tutaj założenie takie, że każdorazowo
system będzie nam pobierać 10 dolarów do każdej uruchomionej transakcji w przypadku tych 6 par walutowych. Dodatkowo mamy też lewar, to co też jest bardzo ważne, na poziomie 20 i to musicie również ustawić u siebie bezpośrednio na waszym koncie future, lewarowanie na poziomie razy 20. Tak więc to jest też ważne, tak żeby grał właśnie tą dźwignią razy 20. Teraz kolejna rzecz, to o czym mówiłem wcześniej, w ustawieniach widzieliście tam opcję long and short, tu mamy jakby również zawarte ją w tej strategii, no i teraz ten stop loss oraz take profit, w każdym z tych przypadków ustawiamy 400 i take profit ustawiamy na 10 000. I tak to zostawiamy w tej chwili przy każdej parze, którą jakby bezpośrednio tutaj bindujemy, łączymy z naszym botem. W momencie, kiedy, tak jak mówiłem, dwukrotnie zatwierdzimy, ta strategia jakby już zaczyna działać. Oczywiście dla tej konkretnej pary. Teraz przejdźmy sobie do kolejnej pary. W tym przypadku mamy Doge do USDT. Wybieramy Doge do USDT. Klikamy, tak samo jak wcześniej, klikamy settings i ustawiamy te same parametry, czyli mamy 10 dolarów, jeżeli chodzi o wejście, tu akurat mamy te inne elementy, short and long oraz 400 i 10 tysięcy, jeżeli chodzi o stop loss oraz take profit. Robimy to do wszystkich sześciu par, które mamy bezpośrednio tutaj w tej strategii, w tym pliku. Kolejny jest Matic, SHIB, pamiętajcie, że w tym przypadku SHIB to jest jako 1000 SHIB i mamy te same jakby współczynniki tutaj bezpośrednio dobieramy w przypadku strategii dla 1000. W momencie, kiedy dokończymy jakby konfigurację tych wszystkich sześciu par, nasz bot zaczyna działać i tak naprawdę nie musimy nic robić, poza tym, że będziemy musieli aktualizować tą strategię w momencie, kiedy będziemy chcieli zwiększyć nasz udział bezpośrednio na naszym koncie future. Pamiętajcie, że żeby za każdym razem, kiedy robimy konfigurację konkretnej pary, klikać akceptację dwukrotnie, zresztą pojawi Wam się okno z akceptacją, potem znowu dajecie akcept i jakby zatwierdzacie. Jeżeli będziecie mieć z tym jakiekolwiek problemy, walcie do nas śmiało na grupę Zdefiniowani, wytłumaczymy wszystko. I to jest cały proces tak naprawdę konfiguracji bota z aplikacją w naszym API i od tego momentu tak naprawdę możecie bezpośrednio korzystać z tego bota, no i cieszyć się, mam nadzieję, zyskami. Bardzo ważne jest to, aby pamiętać o tym, aby pilnować bezpośrednio tego balansu, to są te punkty, które przekładają się na pięciokrotność jakby zysku, który może być wygenerowany na future. Po to jest między innymi właśnie integracja z tą aplikacją i ciągłe API, które pokazuje Wam, w jaki sposób wygląda Wasz wynik, Wasze rezultaty, tak aby zwyczajnie w pewnym momencie system odciął dostęp do aplikacji, do samego bota. I aby jakby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy bot przestanie działać, najlepiej po prostu sobie regularnie co jakiś czas wpłacać te środki po to, aby bot miał ciągłość działania. Jeżeli chodzi o strategie, które są tutaj brane pod uwagę, oczywiście one są brane w zależności od tego, jaki wkład mamy. Jeżeli decydujecie się na compounding, czyli reinwestycje, szybko możecie tak naprawdę dojść do poziomu 1100 dolarów, którymi jakby dysponujemy. No i w tym przypadku trzeba zmienić konfigurację bota, podkładając te wartości, czyli zamiast 10 dolarów na wejście mamy tutaj 11 dolarów. Pary, jeżeli chodzi o waluty, nie zmieniają się w tym przypadku. Nie zmienia się również kwestia, jeżeli chodzi o dźwignię, ona jest wszędzie taka sama. Natomiast jedyne, co się zmienia, to jest stop loss oraz take profit zostaje na tym samym poziomie. Jeżeli spojrzycie na kolejne jakby wartości, które
wchodzą jakby już później w miarę jakby większego kapitału, którym gramy, te wartości zmieniają się. Możecie to wszystko sobie poczytać bezpośrednio w tym pliku, który macie bezpośrednio dołączonym do tego filmu. Zresztą sam plik też znajdziecie, ja przepraszam, nie będę go mógł dołączyć bezpośrednio na, do samego filmu, ale ten plik będzie dołączony na naszej grupie Zdefiniowani, do której link też znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem. Macie również informacje wszystkie dotyczące tego, jak ten bot działa, jak wyglądają te strategie. Macie dodatkowo w kolejnych zakładkach kalkulatory compoundingu, macie specjalne, indywidualne ustawienia, które można sobie stosować i teoretycznie próbować. Mamy tutaj też informacje na temat tego, jak wyglądają te konkretne strategie i jak wyglądają ewentualne zyski w zależności od wyboru. Natomiast wszystkie te dane znajdziecie do nas na grupie, ponieważ no plik jako plik nie będę mógł wstawić bezpośrednio do filmu, tak więc zapraszam na naszą grupę. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko, jeżeli chodzi o konfigurację. Film trwa 26 minut. Jeżeli zrobicie to w tym czasie, to super. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy, pytania, to piszcie śmiało bezpośrednio naszą grupę Zdefiniowani. Tam znajdziecie na pewno odpowiedź na wszelkie pytania. Słuchajcie, tyle z mojej strony, testujemy. No i tyle. Na razie, cześć.